Siemano, z tej strony ja, MWK, jesteśmy w kolejnym filmie na moim kanale. Jak możecie zauważyć, znajdujemy się dzisiaj w Minecrafcie i w dzisiejszym filmie widzowie, ci oto widzowie, jak możecie zauważyć, będą budować na czas różne budowle właśnie w tych wydzielonych strefach. Więc na starcie zostawcie łapy w górę, ponieważ jeżeli będzie dużo łapek w górę, to będę wiedział, że chcecie więcej tego typu filmów, co się równa tym, że będę zapraszał więcej widzów na odcinki. Nowe osoby zapraszam też do subskrypcji tego kanału, żeby być na bieżąco, bo filmy pojawiają się codziennie. Więc jak możecie zauważyć, każdy tutaj ma swoje pole i każdy ma game moda właśnie tutaj z osób, które są na serwerze, bo jest tylko 6 osób. W następnym odcinku planuję tych osób wziąć więcej, więc mordeczko, napisz koniecznie, czy chciałbyś w czymś takim wystąpić. Temat na dzisiejszy film jest taki, że wszystkie osoby, które są tutaj właśnie na serwerze, będą musiały zbudować w 15 minut najładniejszy domek, jaki tylko potrafią, i ja go po prostu ocenię. Dobra, więc odliczamy. 3, 2, 1, go! Budujcie! Jak możecie zauważyć, tutaj ziomale zaczęły sobie budować. Nie mam pojęcia, dlaczego on zaczął budować tutaj z bedrocka. Czy ktoś mi to wyjaśni? Dlaczego on buduje z bedrocka? To jest trochę dziwne. Ale dobra, tutaj jak możecie zauważyć, a chłop się rozmyślił, coś tutaj z drewna dawał, ale się rozmyślił. Tutaj ziomeczek też coś stara się zbudować z drewna. Z tego co widzę, to liczy. Ej, on ewidentnie liczył, żeby to było równe. Ej, bardzo fajnie, bardzo fajnie. Kolejny ziomek też tutaj już zaczął budować i on chyba ma z tego co widzę zbudowany najwięcej, bo serio, zapierdziela sobie tutaj z tym budowaniem. O, jednak nie, bo tutaj kolejny ziomal ma mordeczki, jak możecie zauważyć, już tutaj zbudowane ściany. I teraz, czy on będzie budował teraz już dach? Ej, naprawdę, czy on zbuduje ten domek taki? Nie, no nie, proszę, proszę. I ostatnia osoba, jak możecie zauważyć, buduje tutaj z netherowego drewna. Okej, jestem ciekawy, który z nich wszystkich zbuduje najlepszy domek, który będzie mi się podobał i ocenię go najlepiej. Każdy z tego, co widzę, buduje ten domek z drewna. Jedyne oryginalne budowle to jest tutaj, chociaż nie, bo to też jest z drewna, tylko że netherowego. Jedyna oryginalna budowla, która nie jest zbudowana w większości z drewna, jest ta, bo jak możecie zauważyć, jest zbudowana ze stone bricka, ale tutaj jak możecie zauważyć, no dzieje się, dzieje się. Ciężko mi powiedzieć, co to jest. Nie, to nie jest dach. Ej, to będzie chyba domek z belek. Tak to wygląda, jakby ten dom miał być z belek, serio. Tutaj jak możecie zauważyć, ziomeczek dalej buduje to z drewna. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ziomeczek zbudował kwadrat z samego drewna i zabudował to koblem z góry. Okej, okay, ciekawie, ciekawie. Tutaj ziomeczek chyba robi jakiś taras, więc im plus, tarasik w domu to bardzo spoko opcja. Co to jest? Pełzacz, z tego co widzę, najbardziej skomplikowaną budowlę buduje. Bo tutaj jak możecie zauważyć, jest prosty niebieski dom, cały jest niebieski. Ej, ziomek musi lubić naprawdę ten kolor, że wszystko zbudował z niebieskiego. Tutaj jak możecie zauważyć, jest to taki typowy domek nuba, czyli najprostszy domek, jaki można zbudować. Ale spoko, spoko, zobaczymy, może on na przykład zrobi ogródek. W sumie to nie napisałem im, że można dodawać tutaj jakieś dodatki w stylu ogródka, dróżki, ale może że ktoś się skapnie i byłoby to naprawdę spoko. Wow, patrzcie, jaka tutaj będzie chata. Ej, co jest? Jak na razie moim faworytem w tym momencie, może się to jeszcze oczywiście zmienić, jest ten domek. Zobaczcie na tą konstrukcję, to serio wygląda mocno. Tutaj jest po prostu wielka powierzchnia, jestem ciekawy, co z tego finalnie wyjdzie, bo jak na razie to nie wygląda za dobrze. Tutaj drzewko, jak możecie zauważyć, też zbudował tutaj tarasik. Za dużo domów, z tego co widziałem, nie ma tego tarasiku, więc to też bardzo fajnie. Tutaj, jak możecie zauważyć, mamy domek, który wisi w powietrzu. To jest zarąbista sprawa, bo tutaj mógłby zrobić farmę i chyba tutaj o to chodzi, chociaż zobaczymy. Zobaczymy, jak mu to wyjdzie. Napisałem im również, że mogą dekorować sobie przed domkiem i że będzie miało to wpływ właśnie na ocenę. Więc zobaczymy, kto z nich zrobi jakąś dróżkę, zasadzi jakieś kwiatki, może zrobi żywopłot. Coś z tym dachem jest nie tak. Ej, serio, w sensie projekt domku naprawdę spoko, ale z tego co widzę, ten dach tutaj trochę nie gra, ale tak minimalnie, serio. Dobra, nie minimalnie, ogólnie tutaj nie pasuje, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądać, jak on to skończy. Tutaj drzewko już kończy dach, bardzo ładny domek. To jest bardzo prosty i ładny domek. Też mi się mega podoba, będę miał chyba problem z wybraniem fajnych domków, bo jak na razie moimi faworytami jest drzewko i pełzacz. Tutaj też nie mam pojęcia, co się zadziało.
Nie wiem, w jakim stopniu miałoby to przypominać domek, bardziej bazę bym to nazwał. Chociaż też mówię, mają jeszcze 10 minut, wszystko może się tutaj zmienić. Fajny to jest widok, jak sobie możecie po prostu polatać i popatrzeć, jak inne ziomeczki sobie tutaj budują chatki. Możecie napisać w komentarzu, jaką kolejną budowlę w następnym odcinku widzowie mają budować. Jest to bardzo ważne, bo wtedy przyczynicie się do rozwoju tej serii i osoba, która wymyśli super pomysł właśnie na następny odcinek, pojawi się na filmie. Po prostu wyświetlę jej komentarz, więc myślę, że warto pisać komentarze. Tak jak możecie zauważyć, patrzcie, upgrade w postaci dróżki, chyba jako jedyny ten ziomeczek ma tutaj, słuchajcie, dróżkę przed domkiem, więc będzie to też wpływać na ocenę. Drzewko tutaj elegancko skończyło swój domek, w sensie ciekawe, czy doda tutaj jakieś okna, bo to jest chyba jedyny dom bez okien. Nie, zaraz, ten dom też nie ma okien. Co jest? Ej, dlaczego oni budują domy bez okien? Skiba buduje sobie dalej sklep, jak możecie zauważyć. Najlepszy sklep, ej serio, ten budynek to jest najlepszy sklep spośród tych wszystkich budynków, bo tutaj mamy, słuchajcie, supermarket, a tutaj mamy spożywczy. Okej, do końca zostały im 3 minuty i jak możecie zauważyć, ja sobie tutaj przez okno popatrzę, ten domek wygląda, no tak, dosyć średnio, głównie przez dach, bo sam pomysł, jak mogliście słyszeć wcześniej, naprawdę mi się podobał. Tutaj mamy kolejny domek, o, w końcu dał okno, musiałem napisać im na czacie, że domy mają okna. Ej, co jest, dlaczego on te okno zamurował? Tutaj kolejny domek, właśnie drzewka, i jak możecie zauważyć, on też już dodał okna, więc też in plus, na zewnątrz nic nie dał. Ej, jedyny domek, który coś zrobił na zewnątrz, to jest ten chyba, z tego co widzę, chociaż nie, ej, czekajcie, jeszcze ostatni domek, który jest zbudowany z netherowego drewna, też ma tutaj dekoracje roślin, które występują w netherze. Ej, to jest im plus, to jest im plus, mega spoko. Tutaj, jak możecie zauważyć, domek pełzacza, który też jest tutaj na wykończeniu. Ej, to jest chyba najbardziej skomplikowany domek, serio, z tych wszystkich domków ten wydaje się najbardziej skomplikowany. Tutaj mamy sklep Skiby, który, jak możecie zauważyć, chłopak się stara, nawet buduje tutaj parkiet, więc mega spoko. Została im minuta 30. Jestem ciekawy, patrzcie, chłop co pomyślał. Chłop co pomyślał, o ja, ej, za to będzie naprawdę mega duży plus, serio. Widzowie mają 25 sekund do końca i jak możecie zauważyć, te budowle prezentują się tak. O, widzę pełzacz, ostatnie zmiany tutaj dekoracyjne wokół domku, in plus. Z tego co widzę, mało osób tutaj udekorowało domki właśnie na zewnątrz, ale tutaj jeszcze, jak możecie zauważyć, jest budowany żywopłot, a im zostało 5 sekund, uwaga, 3, 2, 1, stop! Pyk, dobra, koniec. Dobra, mordeczki, przyszedł czas na ocenę domków i pierwszym domkiem jest domek Koks Polski, więc Koks Polski będzie nas tutaj oprowadzał po naszym domku. W ogóle patrzcie, jaki ma skin tutaj z flagami Polski. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Z tego co widzę, tutaj mamy piecyk, tutaj mamy zabudowane łóżeczko, tutaj mamy pokój Harry'ego Pottera. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Tutaj mamy wejście na balkon. Okej, okay. Tutaj wchodzimy sobie na górę, na drugie piętro i tutaj mamy strych. Tak się prezentuje ten domek z zewnątrz. No, ten dach do tego domu w ogóle nie pasuje. Tutaj powinna być farma, moim zdaniem. I jakby to wszystko ogrodził dookoła, byłoby sztos. Ale dobra, przejdźmy sobie do kolejnego domku. Jak możecie zauważyć, tutaj małe dalej jest dróżka do domku. Jak możecie zauważyć, domek mega mały i mega taki skromny, ale mamy tutaj, słuchajcie, elegancki stół z krzesłami, mamy tutaj łóżeczko, crafting, mamy nawet, słuchajcie, piec. Nikt o tym nie pomyślał, znaczy piec, kominek, to jest kominek. Tak to się prezentuje, mega skromny, mega malutki domek, ale moim zdaniem też jest mega spoko, z tego względu, że mamy tutaj, słuchajcie, takie małe detale, jak na przykład właśnie kominek. Wydaje mi się, że mała część ludzi zrobiła tutaj kominek w tych domkach, ale dobra, lecimy sobie do kolejnego domku. Jak możecie zauważyć, jesteśmy u drzewka i drzewko coś tutaj, nie wiem co on tutaj robi, ale mamy tutaj piecyki, mamy tutaj, słuchajcie, eleganckie łóżko. O, wow! Jest to jedyny chyba dom, w którym jest piwnica, zauważcie. Ej, mega fajnie, że jest piwnica, tylko nie za bardzo wiem, o co chodzi tutaj z tym. O, i drzewka wyrzuciło, ej, bardzo kiepsko. Ale jego domek mega mi się podoba, w sensie jest taki, wiecie, to jest taki najprostszy domek, jaki można zbudować w Minecrafcie, serio. Dobra, i kolejny domek, tym razem domek Skiby, który nie jest w sumie domkiem, a to nie jest domek, to jest supermarket. Haha!
Ale fajny. Jak możecie zauważyć, w tym supermarkecie za bardzo nic nie ma, więc przejdźmy sobie dalej. I kolejnym domkiem, jaki mamy tutaj, jak możecie zauważyć, jest domek pełzacza. Cześć, witam. I domek pełzacza jest jedynym domkiem, który jest naprawdę mega skomplikowany i widać to po prostu z zewnątrz. Ale dobra, wbijmy sobie do środka i zobaczymy, co on tutaj ma. Zapraszamy do środeczka, witam, witam. I jak możecie zauważyć, w środku nic totalnie nie ma. Jest tutaj, słuchajcie, łóżko, jest tutaj masa siana, nie mam pojęcia, dlaczego jest tutaj masa siana. Ma tutaj, słuchajcie, beczułki. Bardzo fajnie, mega klimatyczny domek, zwłaszcza, że jest to taki starodawny domek, bo siano dawało się w starych czasach właśnie na dach, żeby nie przeciekało. Bardzo fajny domek, byczku, bardzo mi się podoba. Z zewnątrz, jak możecie zauważyć, mamy tutaj też dekoracje w postaci krzaczków. O lolo! Jak możecie zauważyć, tutaj może być mała dyskwalifikacja z tego względu, że przekroczył linię. Wiem, przepraszam, dyskwalifikacja. No niestety, najlepszy domek, moim zdaniem, który był tutaj, został właśnie zdyskwalifikowany przez to, że mógł tego nie dawać. Jakby tego nie dał, to by się jeszcze zaliczało, wiecie, o co chodzi. Jednak są takie reguły tej gry, więc no musimy się tego trzymać. No i ostatni domek, który, jak możecie zauważyć, jest domek w stylu netherowym, jak możecie zauważyć. Tutaj ziomeczek nam pisze. Mamy tutaj lawę właśnie w podłodze, na drugim piętrze. Mamy tutaj skrzyneczki, tu jest główny pokój. Okej, to niech to nas ziomeczek oprowadza. Tu jest główny pokój, mamy lawę właśnie w podłodze i tutaj mamy chyba sypialnię magazynem. Naprawdę też bardzo fajnie i u góry jest sypialnia. Bardzo fajny domek, bardzo mi się podoba. No, powiem wam tak, z domków tych wszystkich, które tutaj widzę, najbardziej podoba mi się ten i najbardziej podoba mi się ten. Wy w komentarzach możecie napisać właśnie w tym momencie, który wam się podoba, od 1 do 6. W dzisiejszym odcinku to by było na tyle, mam nadzieję, że wam się podobał, jeżeli tak, strzelajcie łapy w górę, subskrybujcie ten kanał, żeby być na bieżąco. I chciałbym tylko dodać na koniec, że to wy wybieracie zwycięzcę dzisiejszego filmu i poinformuję o tym zwycięzcy w następnym filmie właśnie z tej serii. Więc ja byłem MWK, widzimy się już jutro, trzymajcie się i elo!